maska i kurtynka, to jest maska, a kurtynka to taka kostum śminka, to taka kostum śminka, ta parada sytuacji, ta parada sytuacji, żartówka w akrobacji, żartówka w akrobacji, zacząć czas, zacząć czas. W paradach gram Leandra. Leander jest takim połączeniem żołnierza Samochwała, Delartowskiego Capitano, no i oczywiście Delartowskiego Kochanka. Jest to panoszący się po scenie, chodzący z podniesionym nosem żołnierz, który zawsze stara się zrobić dobre wrażenie, natomiast tak naprawdę jakby przyszło coś do czego, to myślę, że pierwszy by zwiewał. No jego głównym zadaniem tutaj w paradach jest zdobycie serca pięknej Zerzabelli, czyli córki pana Anselma Cassandra. No i właściwie za każdym razem mu się to udaje. Cassander nigdy nie może swojej córeczki upilnować. Ona chętnie z Leandrem umyka gdzieś tutaj w kulisy. Powaby pańskiej córki sprawiają, że przystaje na ten mezalians. Praca nad tym tekstem jest czymś zupełnie nowym dla mnie. Nie miałem miałem do czynienia z komedią dell'arte, ale tylko w niewielkim stopniu jeszcze w szkole. Natomiast teraz zaczęło się od warsztatów, a to, czego nauczyliśmy się na warsztatach, próbujemy użyć na scenie. Nie jest to łatwe, jest to właściwie trening zarówno ciała, umysłu, głosu, wszystkiego naraz. To jest zupełnie inna forma aktorstwa i teatru niż to, z czym się do tej pory spotykałem. Ale jest to jednocześnie niesamowita zabawa. Jest to tak, walka z samym sobą, bo pewne rzeczy trzeba, pewne bariery w sobie trzeba gdzieś tam złamać, ale jednocześnie jest to świetna zabawa, bo właściwie cała ta sztuka i cała istota tych naszych parad to jest zabawa w teatr. To nie jest psychologiczne wchodzenie w Leandra, Cassandra czy innego bohatera, tylko po prostu my jak gdyby chcemy widzom sprzedać kawałek naszego myślenia o tych postaciach. 29 września 2012 roku, premiera Parad w Teatrze Polskim. Serdecznie zapraszamy na premierę i następne spektakle.